ten prawdziwy patronat tak naprawdę daje i wykształcenie, i wychowanie, co jest niezmiernie istotne. W jakimś sensie patronat umarł? Dla większości to jest formuła niezrozumiała, bo jestem przekonany, że większość aplikantów nie czuje w ogóle potrzeby albo nie potrafi jej wyartykułować. Często jest tak, że gdyby był ten patronat, to by im przeszkadzał. Przeszkadzałby im realizować różne plany, pomysły. Dzisiaj pojęcie wolności i pewnej samodzielności, z którą oni przychodzą, złudne oczywiście, jest tak intensywne, że tylko nieliczni są w stanie dojść do wniosku, że potrzebują swoistego przewodnika na tej drodze. No i dlatego pewnie tych patronów takich prawdziwych to jest, nie wiem, ma 10% aplikantów, 15%. Na pewno są liczby nie większe. Na pewno dla wielu z nich jest to najlepsza forma wchodzenia w ten zawód, bo to nie jest zawód, do którego można wejść, położyć teczkę, założyć togę i iść do sądu. No można, ale to się wiąże raczej z samymi problemami albo i katastrofami, bo i takowe widzimy z perspektywy sądu dyscyplinarnego, gdzie przychodzą ludzie, którzy nie mają pojęcia o zachowaniach, których powinni się nauczyć, do których powinni być przyzwyczajani. Najczęściej jest to efekt tego, że oni nie mają z kim rozmawiać. Albo wymieniają uwagi ze swoimi rówieśnikami, którzy mają tak samo mało doświadczeń, albo mają jakieś, delikatnie mówiąc, nieprawidłowe w ogóle widzenie tego naszego środowiska. I tego chyba najwięcej brakuje. Ja powiem szczerze, że z mojego doświadczenia jako aplikanta, ja miałem aplikację 4-letnią, czyli 3 lata z patronem od rana do wieczora, to nie miałem wolnej chwili na to, żeby się zastanawiać nad pewnymi rzeczami, bo teoretycznie miałem czas i zajmowałem się różnymi rzeczami, ale byłem dosyć, bym powiedział, krótko chowany. I traktuję to dzisiaj jako bardzo, ale to bardzo korzystne, bo wiele się nauczyłem, zobaczyłem. Już nie mówiąc o tym, że dzięki temu byłem w stanie ileś rzeczy nie tylko zobaczyć, ale usłyszeć komentarz kogoś, kto jest w tym zawodzie już wiele lat i potrafi skomentować dobrą, złą rzecz, dobre czy złe zachowanie. A więc nie wiem, nauka etyki adwokackiej była nauką praktyczną, a nie polegającą na wnikaniu w treść zbioru zasad. Myślę, że dla wielu z nich, którzy nie podejmą tego wyzwania, to będą w jakimś sensie na straconej pozycji, jeśli chodzi o bycie w adwokaturze. Znaczy, może i będą przyzwoicie zawodowymi, w sensie zawodowym prawnikami, ale będą, powiedzmy, nie wiem, adwokatami bardziej w cudzysłowie, no bo nie znając adwokatury, jej historii, tradycji i nie znając oczekiwań środowiska, to jest się trochę obok tego środowiska, jakby na marginesie, nie jest się w nim do końca. Według mnie mam tutaj bardzo jednoznaczny pogląd, to znaczy, że cały czas uważam, że to jest zawód cechowy, to znaczy nie da się go prawidłowo wykonywać w klasycznej formie jego wykonywania, czyli nie wiem, chodzenia do sądu, prowadzenia spraw osób fizycznych czy podmiotów gospodarczych na własny rachunek bez odbycia aplikacji, bo odbycie aplikacji pod okiem patrona to jest zdecydowanie coś więcej niż to, co się części naszym kolegom młodszym wydaje, że to jest, nie wiem, trudna orka dla kogoś, że się, nie wiem, rozwija jego kancelarię czy jego nazwisko. Ja powiem tylko o sobie, bo chyba najprościej w ten sposób zachęcać ludzi do wykonywania tego zawodu czy promowania patronatu. Ja trafiłem do kancelarii mecenasa Sikorskiego tuż po studiach jako zupełnie człowiek nieopierzony i mogę powiedzieć w ten sposób, mówiąc w pewien sposób poetycko, nauczyłem się pływać. Co to znaczy? Zawsze ceniłem sobie to w mecenasie Sikorskim, w ogóle w tej kancelarii, że od początku zobaczyłem od kuchni, jak ten zawód wygląda i zobaczyłem bardzo często, że równie istotna jest rozmowa z klientem i to, co u mecenasa Sikorskiego było zawsze bardzo istotne, że potrafił spojrzeć szeroko na dane zagadnienie prawne, bo ja mówię to aplikantom, mówię to wszystkim dookoła. Dobry adwokat to nie jest tylko bardzo dobry prawnik, czyli wybitny. To ma być człowiek, który jak przychodzi do niego, czy osoba fizyczna, czy piastun osoby prawnej, z konkretnym problemem, to czasami trzeba zobaczyć, co jest tak naprawdę tym problemem. I druga rzecz równie istotna, tak naprawdę w jaki sposób przez ten gąszcz przepisów, często gąszcz
szczególnie w sprawach karnych, negatywnie nastawionych do klienta i organów ścigania i sądu przeprowadzić klienta i żeby być z nim. Następna rzecz, która jest równie istotna, której się tutaj nauczyłem, to jest to, że jak dostaję sprawę, to mam ją generalnie pilotować od początku do końca, oczywiście pod kątem, pod nadzorem kogoś, kto jest ode mnie mądrzejszy. Co to daje? To daje to, że jak człowiek kończy aplikację, zostaje adwokatem, nie jest przerażony, że sprawa jest, nie wiem, trudna, mniej trudna, bo już był w stanie taką sprawę przeprowadzić od A do Z. Widział, jak klient się zachowuje, czy czasami, kiedy nie jest do końca zadowolony. Jest wiele bonmotów, których pamiętam, ale na przykład do dzisiaj mogę powiedzieć w ten sposób. My nie jesteśmy od tego, żeby kochać klienta. Nie mówimy o tym. Zaufanie oczywiście musi być, ale często jest tak, że jesteśmy jak dobry chirurg. Możemy z klientem mieć nawet szorstką relację, ale chodzi o to, że jak już angażujemy się w sprawę, to całe swoje umiejętności, całe swoje zaangażowanie wkładamy w to, żeby tą sprawę możliwie najszerzej i najlepiej dla klienta doprowadzić. Kolejna kwestia, którą też pamiętam, która jest bardzo istotna, to jest to właśnie, żeby umieć też rozmawiać z klientem, jeżeli na przykład jest jakiś problem w sprawie, żeby nie chować głowy w piasek, tylko nauczyć się też tego, że też o takich sprawach trzeba rozmawiać. Czyli tu wchodzimy płynnie w to, co jest moim zdaniem solą tego zawodu. Etyka adwokacka, żeby wiedzieć, że czasami po prostu należy się zachować przyzwoicie, a jak jest jakaś kłopotliwa sytuacja, to żeby móc zapytać kogoś, kto jest od nas mądrzejszy, kto już pewne rzeczy w praktyce zrobił, być może zna jeszcze od pokoleń, że tego typu kwestie się zdarzały. I co jest istotne, tak naprawdę to jest pewna pałeczka, to jest jak sztafeta, przekazywanie pałeczki z pokolenia na pokolenie. Część aplikantów, którzy zdarzają się u nas na aplikacji, nie do końca nawet rozumie, że ten patronat jest wartością. Moja relacja z patronem nawiązała się w dość nietypowy sposób, ponieważ miałam okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych z prawa karnego, prowadzonych przez mecenasa Pratkowskiego. I pod wpływem tych zajęć stwierdziłam, że chciałabym, żeby mecenas Pratkowski był moim patronem. I wyszłam z taką inicjatywą. Widziałam, jak mecenas Pratkowski prowadzi zajęcia, dlatego uważałam, że będzie dobrym nauczycielem. I teraz z perspektywy czasu uważam, że no, to był jak najbardziej dobry wybór. Zajęcia na aplikacji pełnią bardzo istotną rolę w kształceniu, jednak no, na aplikacji nie nauczymy się tego, jak zachowywać się w sądzie, w prokuraturze, jak rozmawiać z klientem. Taką szansę daje nam właśnie odbywanie aplikacji pod patronatem. Mnie patronat dał wiedzę i nauczył mnie tego, jak postępować w stresowych sytuacjach i w takich nie do końca zrozumiałych dla mnie, ponieważ zawsze mogłam zwrócić się do swojego patrona i tą pomoc otrzymywałam. I myślę, że każdy taki młody prawnik, młody adwokat, aplikant, powinien mieć taką osobę, do której może się z tym problemem zwrócić i patronat właśnie coś takiego umożliwia.